witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was taki luźny odcinek, trochę taką pogadankę. Sporo miałam pytań o ten temat, o moje odczucia, żebym się trochę wypowiedziała, także stwierdziłam, że nagram filmik. Bo z tego co wiem, dużo moich widzów już jutro zaczyna pisać egzaminy ósmoklasisty. Tak to się mówi? Czy ja coś pomieszałam? Ósmoklasistów. No po prostu testy, egzaminy. Nieważne. Ja pisałam, znaczy powiedziałam nieważne, a to jest właśnie ważne, bo o tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiali, ja będę do Was właśnie mówiła w tym temacie. Mija rok, od kiedy ja jakby też byłam w ósmej klasie i jakby przygotowywałam się do pisania ich, więc chciałabym w tym filmie trochę powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, też z perspektywy osoby, która już jakby jest w liceum, ma to za sobą. Chciałabym Wam dać też kilka wskazówek i powiedzieć też, jak wyglądało pisanie tych egzaminów u mnie. I na początku oczywiście chciałabym Wam wszystkim życzyć powodzenia, trzymam za Was kciuki, totalnie się nie stresujcie. I ja wiem, że teraz jak to mówię, to pomyślicie, a ona tak zawsze gada, każdy tak mu umie powiedzieć, a nie stresuj się, ale taka jest prawda, ja nigdy nie wierzyłam osobom i nigdy jakby nie potrafiłam się nie stresować, bo każdy mi mówił, nie stresuj się, naprawdę zapomnisz o tych testach, o tych egzaminach, to jakby nic nie wniesie nowego do Twojego życia, ale ja i tak jakby się stresowałam trochę, mimo tego, że miałam strasznie takie luźne podejście i jakby już w ósmej klasie czy i w siódmej tak za bardzo nie zwracałam uwagi na oceny, tak bardzo nie miałam takiego parcia dużego, ale jeśli mnie oglądacie na bieżąco, to pewnie wiecie, z czego to w ogóle wynikło. To i tak wewnętrznie były takie obawy, nie wiem, z czego to było spowodowane, bo jednak jakby tego egzaminu się nie da nie zdać, jakby wiecie, no nawet jakbyście mieli 10%, to i tak jakby zdajecie go. Także tutaj akurat naprawdę trzeba podejść totalnie z taką czystą głową i nie myśleć o jakichś, nie wiem, strasznych scenariuszach, że nie wiem, trafi Wam się akurat ta lektura, której Wy nie lubicie. Pamiętajcie również, że to są egzaminy, to nie jest matura. Ja będę pisała maturę za 3 lata i powiem Wam, że już, jakby co chwilę słyszę od nauczycieli zdanie: bo na maturze, albo a na maturze, więc jakby już troszeczkę nas wprowadzają w taki niezbyt fajny klimat, ale to właśnie nie o maturze dzisiaj mówimy, bo chciałabym Wam też jakby tak pokazać, że to jest egzamin, który jakby kończy Waszą edukację podstawową i sprawdza to, czego się nauczyliście. Jakby tutaj wiecie, nie ma czegoś takiego, że Wy tego nie zdacie i nie wiem, zostajecie w podstawówce, bo nie zdaliście tego egzaminu. To jest totalnie dla Was, żebyście siebie sprawdzili. Ja wiem, że dużo osób też jakby bardzo chce dobrze napisać egzaminy, żeby, nie wiem, pójść do dobrej szkoły i jakby mieć je na wysokim poziomie napisane. Ja to kompletnie rozumiem. Ja miałam troszeczkę inne patrzenie na to. Każdy, wiadomo, jakby podąża swoją drogą i ma swój plan na siebie, że tak powiem. Kilka dni przed egzaminem już wziął mnie taki stres, taka niepewność i totalnie nie wiem, z czego to było, czym to było spowodowane. Naprawdę, miałam już wybraną jakby szkołę i byłam pewna, że raczej na 90% się do niej dostanę i te egzaminy to jest tylko takie, wiecie, no, żeby było. Ja też chodziłam do podstawówki publicznej, jakby do, wiecie, do szkoły publicznej. No i właśnie trochę się stresowałam przed egzaminami, miałam właśnie taką niepewność, nie wiedziałam, co będzie mnie czekało. I później pierwszego dnia był to język polski. Wtedy też jakby był koronawirus i my tak naprawdę w ogóle nie byliśmy w szkole od marca, ale dowiedzieliśmy się, że te egzaminy będą. W ogóle była strasznie dziwna sytuacja, bo jakby ja do pewnego momentu też myślałam, że te egzaminy się nie odbędą, no bo pamiętacie, jak to było. Ja też miałam nauczanie w ogóle zdalne i nie miałam w ogóle na kamerkach, tylko nauczyciele wysyłali mi materiały. Miałam sporo czasu, naprawdę, przyznam Wam, że trochę mi się przywarciło i miałam więcej czasu właśnie, żeby poświęcić tym przedmiotom, które będą na egzaminie, więc pod koniec ósmej klasy te lekcje, no, troszeczkę dziwnie wyglądały, że tak powiem, bo z niektórych przedmiotów
tak naprawdę nic prawie nie robiłam, bo mieliśmy, nie wiem, wysyłane tylko jakieś tam pojedyncze rzeczy do zrobienia. A jeśli chodzi o język polski, to akurat tutaj muszę przyznać, nie wiem, moja nauczycielka, jeśli może to ogląda, pozdrawiam panią Marlenę, która naprawdę bardzo dobrze nas, wydaje mi się, że całą naszą klasę do tego egzaminu przygotowała. Ja osobiście czułam się dość pewna z polskiego, z tego powodu, że naprawdę ćwiczyliśmy rzeczy, które na egzaminie się powtarzały i które były potrzebne, czyli na przykład kwestia rozprawek, opowiadań i ogólnie mieliśmy to strasznie przećwiczone. Super było z polskiego, akurat tutaj muszę przyznać. Jeśli chodzi o matematykę, było gorzej. Było gorzej, przyznaję. Nie chcę tutaj mówić na temat nauczycieli, ale po prostu wydaje mi się, że w kwestii matematyki troszeczkę to było zaniedbane. Pod koniec właśnie już przygotowań do egzaminów. Ogólnie ja jestem totalnie umysł humanistyczny, więc matematyką najbardziej się stresowałam. Jeśli chodzi o angielski, to czułam się w miarę dobrze przygotowana, ponieważ bardzo, bardzo ćwiczyliśmy kwestie listów, maili. Pierwszego dnia, kiedy właśnie poszłam do szkoły po tak długiej przerwie na egzamin z języka polskiego i spotkałam się z ludźmi, w ogóle szkoła wtedy była strasznie pusta, wszyscy musieli mieć maseczki, był straszny wtedy też taki reżim sanitarny, bo wiecie, no, pierwsza wizyta w szkole. I pamiętam, że przyszłam. To była jakaś godzina 8 i właśnie o tym wam powiem, bo ja o tym wam nie mówiłam nigdzie, a właśnie chciałam kiedyś poruszyć ten temat, ale jakoś tak, nie wiem dlaczego nie chciałam tego mówić, ale powiem wam tutaj w tym filmie. Ja zostałam akurat przydzielona do sali też z innymi osobami z innych klas, no i ja pamiętam, że stałam w tej maseczce, bo w ogóle weszłam na to piętro do tej szkoły, byłam już taka trochę zmęczona, nie wiem dlaczego, bo w ogóle nie umiałam oddychać w maseczce i chyba to też było tym spowodowane, że byłam strasznie zestresowana i miałam jeszcze tą maseczkę na sobie i podeszłam pod tą salę i tam wyczytują, kto wchodzi. Ja w pewnym momencie tak stoję przy tej sali i przysięgam wam, że to było najgorsze uczucie ever. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ta pani mi mówi, żebym odłożyła torebkę, żebym poszła sobie siadła, zajęła wylosowany numerek, a ja jakby ktoś mi, nie wiem, patelnią w głowę przywalił. Ja tak stałam i parowały mi okulary, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Odłożyłam tą torebkę i później wylosowałam ten numerek, siadłam. I przysięgam wam, że ja myślałam, że zemdleję. Naprawdę, ja myślałam, że nie napiszę tego testu. Byłam w ogóle jakby w innym świecie przez chwilę. Wydaje mi się, że to po prostu było przestraszny taki stres, który był właśnie tego pierwszego dnia. Ja teraz w ogóle nie wiem, dlaczego ja miałam taki stres. Czym ja się tak naprawdę stresowałam? Ale wewnętrznie po prostu nie umiałam sobie poradzić ze stresem. Ja jestem osobą, która dość szybko się stresuje takimi małymi rzeczami i nie umiem sobie po prostu radzić z tym stresem, więc jeśli zadajecie mi pytanie tutaj teraz, na przykład jak poradzić sobie ze stresem w przypadku egzaminów, czy w ogóle, to ja za bardzo nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo jestem właśnie osobą, która stresuje się takimi małymi rzeczami i jakby nie mam jakiegoś takiego super sposobu. Na pewno jest to po prostu takie myślenie w głowie, że jest dobrze. Pozytywne nastawienie to jest klucz. Nie możecie myśleć sobie, ja nie zdam tego, będzie najgorsza lektura, nie wiem, będą najgorsze tematy, wszystko będzie źle, bo takim myśleniem po prostu jeszcze bardziej negatywnie się nastawiacie, więc trzeba myśleć dobrze. I ja starałam się myśleć dobrze, ale mimo tego trochę się stresowałam. Pomijmy ten temat. Próbowałam jakby też sobie trochę zaprzeczać, że wszystko jest dobrze. Później jak się Julka też mnie pytała, jak tam było, to pamiętam, że miałam takie, a wszystko super, ekstra, fajnie. Kolejne dni były pod tym kątem lepsze, że wiedziałam, jak to wygląda i już się tak nie stresowałam tym pójściem do szkoły. Matematyka najgorzej mi poszła z tego powodu, że... Ale i tak byłam zadowolona z wyniku. Najgorzej mi poszła z tego powodu, że ja nie lubię matematyki. Zadania otwarte chyba jednego w ogóle nie zaczęłam, nie zrobiłam, bo nie wiedziałam. Warto jest sobie powtórzyć w przypadku matematyki jakieś wzory, takie typowe, najprostsze rzeczy i właśnie takie kluczowe elementy matematyki, coś bardzo prostego, ale mówię wam, że mi z głowy takie rzeczy wypadały podczas pisania tego, czyli jakby na pozór najprostsze rzeczy wydawało się dla mnie strasznie trudne i moje myślenie było całkiem inne na tym egzaminie, nie wiem z czego to wynikało. Przyznam wam, że kilka odpowiedzi strzelałam na matematyce po prostu z tych zadań zamkniętych
zamkniętych, bo nie wiedziałam. Jeśli chodzi o angielski, to pamiętam, że był nawet spoko i naprawdę na przykład słuchanie mi dobrze poszło, ale znowu trafił nam się według nas, według osób, z którymi rozmawiałam wtedy po egzaminie, średni temat. Było coś o jakiejś wizycie w jakimś miejscu kulturalnym i tam coś się, nie wiem, nie pamiętam tego, bo nie mam tego arkusza nawet przy sobie. Ja z perspektywy teraz czasu wiem, że totalnie nie było po co się przejmować egzaminami, bo teraz wiem, że to były tylko 3 dni, kiedy pisałam po prostu takie większe sprawdziany, ale miałam później też taką ulgę po tych 3 dniach. To było najlepsze uczucie, kiedy jak napisałam te egzaminy, wiedziałam, że już zaczynam wakacje. Byłam tak szczęśliwa, byłam tak pełna energii, nagrywałam też, pamiętam, TikToki z tych dni, kiedy były egzaminy. Jeśli chodzi o kwestie powtórzeń do egzaminów, to akurat przyniosłam tutaj 3 książki, 3 repetytoria, z których ja korzystałam. Wiem, że ten film wlatuje bardzo późno, ale chciałam powiedzieć wam, że polecam wam po prostu repetytoria. Właśnie jakieś takie książki, tak jak mówię, repetytoria, gdzie są spisane najważniejsze kwestie, które warto powtórzyć do egzaminu, są najlepszą opcją. Na przykład z matematyki mieliśmy po prostu takie arkusze, dużo jest niezrobionych, bo po prostu nie miałam siły tego robić, przyznaję się, z matematyką było ciężko. Polecam wam powtórzyć liczby wymierne, te naturalne, całkowite, niewymierne, bo chyba co roku jest jakieś zadanie na matematyce z tym, że pojawia się słowo liczby wymierne czy liczby naturalne, więc takie repetytoria naprawdę są super opcją. I tak samo na przykład było z językiem polskim. Jeśli chcecie w ogóle też powtarzać tak na szybko do egzaminów, to polecam wam robić arkusze egzaminacyjne. I właśnie w tym repetytorium na przykład są spisane wszystkie lektury, które są takie dość ważne, ale też podzielenie na właśnie lirykę, epikę i dramat. I ja po prostu sobie to powtarzałam, ponieważ chciałam mniej więcej znać, powiedzmy, postacie, które się pojawiały właśnie w danej lekturze, żeby tego nie zapomnieć albo nie pomieszać. Wzięłam sobie herbatkę, oczywiście smacznej herbatki. Kto oglądał ostatniego vloga, ten wie. Jeśli chodzi o język polski, to szczególnie bym się skupiła na lekturach, właśnie na twórczościach. Najważniejsze, jeśli chodzi o egzaminy, bo tego tam się pojawia najwięcej. Ja totalnie nawet nie pamiętam, co my mieliśmy na egzaminie z polskiego. Zemsta... Palladyna. O kurde. Kwawadis. O ja. Ja pamiętam, że naprawdę lekko się podłamałam, jak zobaczyłam, że właśnie na pierwszej stronie jest tekst właśnie i lektura Kwawadis i właśnie zadania do tego, bo ja nie lubiłam tej lektury. Drugi tekst lepiej mi poszedł i do tego też były, wiecie, zadania otwarte, jak i zamknięte. Czytałam go też kilka razy. On też był taki dość specyficzny, z tego co pamiętam. Ja w ogóle mam jakieś takie przebłyski w głowie, jak to mniej więcej wyglądało, jak ja pisałam ten egzamin, ale totalnie nie pamiętam na przykład pytań, czy dokładnego tekstu, ani na przykład tematu opowiadań. Ja pamiętam, że też nie mieliśmy rozprawki do wyboru, a ja się nastawiłam na rozprawkę, ale na języku polskim niestety nam się nie trafiła. Więc mam tutaj takie przebłyski, że czytałam kilka razy ten tekst, więc wam też polecam właśnie się zastanowić i czasami też po prostu cokolwiek napisać. Jeśli na przykład nie znacie za bardzo odpowiedzi na jakieś pytanie otwarte, to napiszcie cokolwiek. Nie zostawiajcie jakby pustego miejsca. Jeśli chodzi o takie powtórzenie przed egzaminem, to pamiętajcie, żeby też nie nakładać na siebie bardzo dużej ilości, nie wiem, materiału do powtórzenia na przykład ostatniego wieczoru przed egzaminem, bo to w ogóle nie będzie miało sensu. Ja pamiętam, że trochę tak zrobiłam przed polskim, że zaczęłam wszystkie lektury przeglądać na raz, ostatni raz po prostu, żeby wszystko zapamiętać w głowie i mi się wszystko zaczęło mieszać, więc naprawdę polecam wam po prostu z taką czystą głową, spokojną podejść do tych egzaminów i naprawdę się tym nie stresować. Ja z perspektywy osoby, która trochę tak chaotycznie do tego podeszła, mówię wam, że naprawdę nie warto się stresować, bo to są tylko i wyłącznie egzaminy i ja na przykład teraz, będąc w liceum, po prostu już nie zwracam uwagi na to, że one były, wiecie, nikt mnie z tego nie rozlicza. Te egzaminy tak naprawdę nie definiują naszej wiedzy i też nie mają wpływu tak naprawdę na nasze życie. Także to tyle ode mnie. Chciałam się z wami podzielić tym, jak wyglądała moja droga do egzaminów, jak one też właśnie wyglądały w tamtym roku. Życzę wam oczywiście powodzenia, trzymam za was kciuki. Będę z wami oczywiście na bieżąco na Instagramie, także będę wam na pewno zadawała pytania, jak było, jaka lektura wam się trafiła. Liczę, że naprawdę będziecie mieli proste te egzaminy.
nam niestety tych egzaminów nie zmienili ze względu, wiecie, na sytuację. Mieliśmy normalne egzaminy i nie były w żadnym stopniu prostsze. No ale było co było, jestem zadowolona, że mam już to za sobą. Niestety teraz jak poszłam do liceum, to wiecie, egzaminy już się skończyły i teraz mówią nam o maturach, więc po prostu to jest straszne, że co chwilę coś innego w głowie siedzi i co chwilę jakiś egzamin, jakiś test, coś do napisania. Także trzymajcie się wszyscy ósmoklasiści, na pewno dacie radę, będzie dobrze, mówię wam, tylko bądźcie spokojni i jakby patrzcie na to, jak z mojej perspektywy to wyglądało, że ja się strasznie stresowałam tym pierwszym dniem, a naprawdę nie było po co. Także przytulas internetowy, przysyłam mnóstwo buziaków, trzymajcie się i połamania długopisów? Nie wiem, jak to się mówi. Buziaki, kochani, pa, pa!